Wydaje mi się, że przesadzasz. Do jakiego stopnia może być odrażające? Ocenzurowanie bukake doda przecież tu Nie, chuj. Zasady się zmieniły. Teraz już nie dostaniesz plebsa za względność moralną, tak jak tycior. Co to jest, kurwa, tycior? Nie wiem. Zasady się trochę zmieniły. Teraz już nie dostaniesz plebsa za banana za kapsa. tylko tak jak tycior. Zasady się trochę zmieniły. Teraz już nie dostaniesz plebsa za zwykły gej z krzywym ptakiem, tak jak wyciął. Nie, nie. Nie. Ja 3 punkty mam tylko. No. 3 rundy. O Jezu. Kurwa. Dawajcie coś mocnego. Cud. Gwałcił mały fotografię posłów Pawłowicz? Pawłowicz? Nie! Miał być cud porodu! Oj, kurwa. Ja pierdolę. O kurwa, to twoja stara, czy? Twój stary. No kurwa, to twoja stara czy tajemniczy klocek cuchnący za firanką? To twoja stara czy berecik ze śmigiełkiem? To twoja stara czy głośne dźwięki? O Jezu! Dwójkę! Cicho! Się zastanawiam! Kurwa. No nie, no to jest niezwykle ostatni. Ja mogę tutaj mieć ostatni miejsce grać. Tajemniczy za firanką, najlepszy. Nie bądź cipa, bądź jak głośny pierdłapa. Nie bądź cipa, bądź jak dzieciak z rakiem tupki. Nie, dobra, koniec, to wygrał. Kiedy życie da mi ruchliwe dłonie, to sięgam pompę i zajeżdżam i od razu jest lepiej. Kiedy życie da mi seks, to sięgam od razu po nie ten otwór i od razu jest lepiej. Kiedy życie mi da pas na brzuch Stevie Manko, to sięgam po nagły zwrot akcji i od razu jest lepiej. Nie. O nie! Byłem pewny, że wystarczy zgłaszanie postów w Spajku. Ale okazało się, że twoja żona woli otyłość. Byłem pewny, że wystarczy kakao. Ale... Kakao. Ale okazało się, że twoja żona woli wspólnoty żydowskie. Byłem pewny, że wystarczy seks bez zapowiedzi, ale ale okazało się, że twoja żona woli skromnego Lecha Wałęsy. Kakałko wygrało. Yeah. Kakałko. Kakałko. Moczyk kutas przypominający orędzia? Moja normalna metoda się tutaj nie sprawdza. Masakrowanie lewaków? Moja normalna metoda się tutaj nie sprawdza. Oszukiwanie na olimpiadzie specjalnej? Moja normalna metoda się tutaj nie sprawdza. No nie! O kurwa! Flip i Flap zawsze kłócili się o twojego starego, jak cię robił. Flip i Flap zawsze kłócili się o domową wiagrę. Flip i Flap zawsze kłócili się o krwawienie... Tyłek. Tyłek. Nie, kurwa. Dobra. Jolo. No nie! Wygrałem, dziękuję. Jasper wygrał. Dziękuję. Ten comeback zawsze był epicki. No comeback, 4 punkty mam, kurwa, mi comeback. Dobra, jeszcze raz? Ale nie, na 4. No, na razie... Na 4. No nie. Dobra, jeszcze na 4. Na 4. Na 5. Kurwa, 8. Potrzebowałem tylko drobnej korekty i uzębienia, ale zamiast aparatu dentysta zaproponował. A teraz Potrzebowałem tylko drobnej korekty uzębienia, ale zamiast aparatu dentysta zaproponował mi. Najważniejszy organ. Mówię. Potrzebowałem tylko drobnej korekty uzębienia, ale zamiast aparatu dentysta zaproponował mi pomyłkę
kastracji zamiast inklipusu. Mam reszcie rodziny wytłumaczyć, że moja żona wygląda jak Dzień Dziecka na Ukrainie. Jak mam reszcie rodziny wytłumaczyć, że moja żona wygląda jak erotyczna wersja Harry'ego Pottera? Jak mam reszcie rodziny wytłumaczyć, że moja żona wygląda jak lesbijka, ja, która wygląda całkiem jak facet? O kurwa. No to wygrało. Nie. Ja bym wybrał Harry'ego. Wydaje mi się, że przesadzasz. Do jakiego stopnia może być odrażające ocenzurowanie Bukake? Doda przecież to wiadomo. Nie. To pasuje idealnie po prostu. Może jestem martwy, ale przynajmniej pochowają mnie ze wspomnieniem celownika laserowego. Odchodzi, że został strzelony. Albo z nazistą ze śrubokrętami w palcu. Albo gejowskim tańcem na lodzie. Jeee! Po jednym punkcie. Mamy remis. Yep. Mam pierwsze miejsce, wy macie drugie. Mamy piękny, słoneczny dzień. Co mógłby nie pójść nie tak? Męski dekot Ryszarda. Mamy piękny, słoneczny dzień. Co mogły pójść nie tak? Przykre wspomnienia z dzieciństwa. Mamy piękny, słoneczny dzień. Co mogły pójść nie tak? Podniecony robot. Robot. Nie no, wygrał robot. Też tak myślę. O Jezu. 40 starych napalonych prawiczków to prawda. Stanie obok niskich ludzi, by używać ich jako podłokietników, to prawda. Delikatne zaciskanie genitaliów i madłem to prawda. Ała. Nie, stanie obok niskich ludzi, ale to chyba najbardziej pasowało. No. 40 starych napalonych prawiczków. Właśnie między tymi dwoma się zastanawiałam. No kurwa, jak zwykle ja bym przegrał. Nareszcie 200 wędziówki czekałem na to. Nareszcie podpalenie tęczy czekałem na to. Nareszcie niepokojący dekolt King Rui czekałem. Nie, podpalenie tęczy, kurwa. No, ja znowu trafiłem. W walce wieczoru KSW 50 zobaczymy starcie Mameda Kalidowa versus... Tego krytyka. Emocje gwarantowane. W walce wieczoru KSW 50 zobaczymy starcie Mameda Kalidowa versus Gimbaza. Emocje gwarantowane, zobaczcie to na pewno. Polsat, gwarantujemy to. Tak. W walce KSW 50 zobaczymy starcie Mameda Kalidowa kontra Bronisław Komorowski. Emocje gwarantowane. Ja bym wybrał jedynkę. Ja też. Krytyk. No zastanawiam się nad jedynką a trójką. Jak zwykle, kurwa, jestem pominięty, nie? Kurwa. Musi być krytyk. To nie! On zaraz to wygra! Ty poprzednio wygrał, a nie, on wygrał. O, jebany. Dziwne echo na mojej klatce schodowej powoduje najprawdopodobniej mleko w tubce. Dziwne echo na mojej klatce schodowej powoduje najprawdopodobniej śmieszek. Śmieszek czołgisty i chuj! O je! A nie, to nie moje! Zbudzający ponad 4 godziny wybrał. Nie, no nie mówię. Może być. Pornówki nie jest jak flashlight podczas duszenia seksem moralnym. Pornówki nie jest jak rycerskość podczas głodu. Co? Pornówki nie jest jak podlasie podczas depilowania moczny kwasem siarkowym. O kurwa. Tak, no, wygrał. No nie, no ja zawsze ostatni jestem. Kurwa, całe życie ostatni. Pociąg został opóźniony z powodu parlamentarzysty z rozwolnieniem podczas przemówienia. Pociąg został opóźniony z powodu wielkiego wybuchu. Pociąg został opóźniony z powodu wyścigu 10 rowerków. Że wiem, że to desperat, tego nie wybiorę. No nie! Jest! Wyścigi 10 rowerków. Od czasu generowania linków tylko VIP-om nie mogę spać bez Lady Gagi.
od czasu zamachu terrorystycznego przy użyciu niewypału. Nie mogę spać bez martwi rodzice. Martwi rodzice? O Jezu! Od czasu Facebook nie mogę spać bez Niemcy. Boże, jakie to głupie wpój. Ja pierdolę. Ja pierdolę, no zamach terrorystyczny przy użyciu niewypału. Nie mogę spać bez martwych rodziców, no ja pierdolę. Wczoraj kupiłem samochód, a na dachu miał za dużo zlewu. Żelu. Żelu z żelem pojechał. Kupię się z lewem czy żelem. Wczoraj kupiłem samochód. Na dachu miał Adama Małysza. A w bagażniku wczoraj kupiłem samochód. Na dachu miał spodnie bez tyłka. A w bagażniku o mój Boże, znalazłem orgazm ślepej blondynki w brudzie starego vlogera. Rok. O mój Boże, znalazłem serek topiony w BMW w hatchbacku. O kurwa. O mój Boże, znalazłem Donalda Tuska w amerykańskich gladiatorach. Dwójkę. Nie. Jest. Serek topiony w BMW. Blondynki. Ale nie pasowało to drugie wygrywasz. Mi tutaj, no. No, widzisz, że Jesper zjebałeś, no. Co ja? No kurwa. Jak widzicie, będzie kolejny odcinek? Będzie. Będzie, chuj, dobranoc. Będzie jutro. Elo. Elo, yo.